Cześć! Dzisiaj wrócimy na chwilę do tematu pracy jako stewardesa na Bliskim Wschodzie. Jednym z najczęstszych pytań, jakie dostaję, jest kwestia mieszkania na Bliskim Wschodzie, to znaczy kto za nie płaci, jak ono wygląda oraz czy możemy przyjmować gości, a szczególnie gości, którzy są odmiennej płci od naszej. Jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam do dalszego oglądania. Jak w każdym filmie z tej mojej miniserii, zaznaczam, że opieram się tutaj wyłącznie na własnym doświadczeniu i o doświadczenie pracy w linii, w której ja mieszkałam, bo oczywiście te zasady będą się różnić w różnych liniach i wiem na przykład, że w niektórych te zasady są dużo bardziej restrykcyjne. Akurat moja linia była dosyć liberalna pod tym względem, biorąc pod uwagę, że znajduję się jednak w kraju muzułmańskim, gdzie obowiązuje prawo szariatu, to naprawdę te odwiedziny i kwestia mieszkania tam nie była aż tak bardzo utrudniająca życie Europejczykom, powiedzmy. Natomiast o szczegółach za chwilkę Wam opowiem. Wybierając się do pracy na Bliskim Wschodzie jako stewardesa, jako personel pokładowy, można wybrać dwie opcje. Albo można skorzystać z zakwaterowania zapewnianego przez firmę i z tej opcji skorzystałam ja. Albo można wybrać mieszkanie na własną rękę, dostając dodatek na mieszkanie od firmy. Ta druga opcja jednak nie jest taka kolorowa, jak się wydaje, ponieważ trzeba było spełnić pewne warunki, o których opowiem Wam na koniec tego filmu. Skupmy się najpierw na opcji, którą wybrałam ja i którą wybiera chyba jednak większość osób wybierających się na Bliski Wschód, ponieważ jest to dużo wygodniejsza opcja, kiedy nie znamy miejsca. Oczywiście po czasie większość osób marzy o tym, aby zamieszkać na swoim i nie martwić się o zakwaterowanie służbowe. Natomiast kiedy się tam jedzie jako taki żółtodziób, jeszcze nie wiedząc w ogóle nic na temat miejsca, w którym będziemy mieszkać, to jednak zdecydowanie łatwiej jest skorzystać z tej opcji mieszkania w budynku służbowym. Tych budynków należących do linii lotniczej albo wynajmowanych przez linię lotniczą jest naprawdę bardzo dużo, tak więc można trafić w najróżniejsze miejsca w całym Dubaju. Mogą to być obrzeża. Moje pierwsze mieszkanie to były obrzeża w ogóle Dubaju, tuż na granicy z innym emiratem, z Szarżą. Właściwie po drugiej stronie ulicy był już inny emirat, tak więc mogłam sobie tylko przejść na drugą stronę ulicy, co zresztą często robiłam, bo właśnie po tej drugiej stronie znajdowało się centrum handlowe, do którego po prostu często chodziłam, bo było no tak naprawdę pod nosem. Ale można też trafić na takie zakwaterowanie, które ma widok prosto na Burj Khalifa. Zresztą umówmy się, Burj Khalifa jest na tyle wysoki, że widać go jednak z większości okien z wysokiego piętra. No ale można trafić rzeczywiście do samego centrum, gdzie ten widok jest naprawdę taki zapierający dech w piersiach. Na początku, tak jak wspomniałam, trafiłam do zakwaterowania na samych obrzeżach Dubaju. Tam zresztą trafia większość nowo przybyłych osób, ponieważ to miejsce i ten budynek są już tak stare i tak no, nieatrakcyjne też lokalizacyjnie, że większość osób się prędzej czy później stamtąd wyprowadza i ten budynek trochę pustoszeje i dlatego taka jest moja teoria, nie wiem czy to jest prawda. Natomiast wydaje mi się, że właśnie dlatego te nowe osoby kwateruje się w tym miejscu, żeby po prostu ten budynek non-stop zapełniać, ponieważ pierwszy raz możemy zmienić mieszkanie dopiero po 3 miesiącach pobytu tam. 2 miesiące trwa szkolenie, a później jeszcze miesiąc latania i dopiero po tych 3 miesiącach możemy zaaplikować na takiej naszej specjalnej stronie o inne mieszkanie. Możemy sobie oczywiście wybrać budynek, wybrać lokalizację, wybrać mieszkanie, wybrać nawet narodowość współlokatorów, ponieważ mieszkanie dzielimy ze współlokatorami, do czego zaraz przejdę. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że no te najlepsze mieszkania w najlepszych lokalizacjach są bardzo rozchwytywane i bardzo ciężko je dostać, tak więc po prostu są ciężko dostępne. Niemniej jednak istnieje możliwość przeniesienia się do innej lokalizacji, jeżeli ta, do której trafiliśmy, automatycznie nam nie odpowiada. I ja też z tej możliwości skorzystałam. Po 3 miesiącach się przeniosłam do trochę lepszej lokalizacji. To było takie trochę zamknięte osiedle, można powiedzieć, gdzie było bardzo dużo budynków, to znaczy 5 budynków stojących obok siebie, które należały do załogi Emirates właśnie. Więc mieszkając tam czułam się trochę jak na jakimś kampusie uniwersyteckim, bo tak naprawdę na każdym kroku spotykałam właśnie załogę. Na dole mieliśmy kilka restauracji, jakieś kawiarnie, także było sporo miejsca, żeby sobie usiąść, napić się kawy. Na środku pomiędzy tymi wszystkimi budynkami był też taki ładny park. Jak będę miała jakieś zdjęcia, chociaż nie wiem, czy mam, to postaram się gdzieś tutaj wrzucić, żebyście mogli mniej więcej sobie zwizualizować, jak to wyglądało. Ogólnie ta lokalizacja numer 2 wyglądała dużo lepiej, dużo czyściej, dużo przyjemniej, ponieważ ta pierwsza jednak była, tam był głównie piasek dookoła i bardzo się kurzyło. Było bardzo często takie, wiecie, burze piaskowe, to znaczy takie po prostu, kiedy wiał silny wiatr, to ten piasek wlatywał do pokoju. Ja zresztą wtedy mieszkałam na drugim piętrze, więc naprawdę bardzo nisko i było też bardzo głośno. Obok był meczet i w pierwszych tygodniach właściwie nie mogłam się zupełnie przyzwyczaić, bo pierwsza msza tam miała miejsce około chyba 4 czy 5 rano o wschodzie słońca. I bardzo mnie to budziło, bo ten meczet był dosłownie obok i wiecie, to bardzo głośno było słychać te wszystkie modlitwy i tak dalej. I to było super, bo jednocześnie dawało to taki klimat i poczucie, że rzeczywiście jestem w jakimś innym miejscu kulturowo odmiennym ode mnie. Z drugiej strony na początku bardzo nie mogłam przez to spać i dopiero później się do tego dźwięku przyzwyczaiłam i gdzieś tam przestało mi to przeszkadzać. Ale w ogóle ta lokalizacja pierwsza była bardzo głośna, ponieważ znajdowała się przy bardzo ruchliwej ulicy na granicy Emiratów, więc tam ciągle był korek, ciągle ktoś trąbił, także naprawdę nie były to do końca sprzyjające warunki na odpoczynek. Natomiast to drugie miejsce, w którym mieszkałam, było już zdecydowanie bardziej ciche, bardziej przyjazne, dużo czystsze właśnie, nie było tam tyle tego piachu, dużo więcej było rzeczy w okolicy, w pobliżu znajdowały się również przystanki autobusowe, także bez problemu można było dojechać gdzieś tam do centrum. Do linii metra było daleko i teraz, gdybym miała tam jechać, to szukałabym lokalizacji,
Przede wszystkim blisko linii metra, ponieważ Dubaj jest naprawdę przeogromnym miastem i tam nie da się chodzić na piechotę. Choćby się nie wiem jak chciało, to z punktu A do punktu B na piechotę się dostać nie da. A taksówki, mimo że nie są drogie, bo one podejrzewam, że są takie podobne cenowo do tego, co mamy w Polsce, to jednak biorąc pod uwagę te odległości, jakie trzeba pokonywać, to jednak wychodzi sporo. I tak właśnie ja z mojego, właściwie z obu mniej więcej lokalizacji, jadąc do samego centrum, czyli tam pod Burj Khalifa, płaciłam około 70 zł w jedną stronę taksówką, także no, to naprawdę były ogromne pieniądze. Dlatego dużo lepiej było pojechać metrem, ale nie o tym chcę tutaj mówić. Chciałam mówić o lokalizacji, więc wiecie już, jak wygląda kwaterowanie załogi, w jakich budynkach. Tak jak mówię, te lokalizacje są naprawdę w najróżniejszych miejscach. Można mieć lokalizację w samym centrum właśnie, przy Burj Khalifie. Można mieć lokalizację w Dubai Marinie, czyli tam nad samym morzem właściwie. No a można, tak jak ja na początku, trafić gdzieś tam na obrzeża po zupełnie drugiej stronie miasta, ale znowu blisko stosunkowo lotniska. Także to też był plus, bo jednak miałam blisko do pracy. Ostatecznie wylądowałam w dzielnicy, która nazywała się Silicon Oasis. Myślę, że gdybym zostawała w Dubaju dłużej, to ostatecznie przeniosłabym się jednak do gdzieś tam bliżej centrum, gdzie to życie było takie bardziej, gdzie po prostu było bardziej co robić, nie trzeba było ciągle siedzieć zamkniętym w pokoju. Jeżeli chodzi o standard samego mieszkania, to tutaj również są duże różnice, ponieważ niektóre budynki są bardzo stare i wynajmowane, a niektóre są stosunkowo nowe, na przykład mają 5-6 lat. I właśnie ten mój drugi budynek, w którym mieszkałam, był takim nowym budynkiem i te mieszkania naprawdę były bardzo ładne, wszystko było w miarę nowe. Każdy pokój miał swoją własną klimatyzację, czyli nie trzeba było dzielić klimatyzacji ze współlokatorem. Mało tego, każdy pokój miał swoją własną łazienkę, tak więc ja od razu w pokoju miałam łazienkę. Nie musiałam wychodzić gdzieś tam na korytarz, nie musiałam tej łazienki z nikim dzielić. Także to było naprawdę bardzo komfortowe. Te mieszkania są też dosyć duże. Zależnie od tego, ilu mamy współlokatorów, bo to również zależy od budynku. Można dzielić mieszkanie z jedną osobą, czyli w sumie są dwie osoby na mieszkanie, albo z dwiema osobami, czyli trzy osoby na mieszkanie, ale każdy ma osobny zamykany pokój. W tym drugim budynku miałam dwie współlokatorki, ale każda z nas miała osobną łazienkę, więc tak naprawdę zupełnie mi to nie przeszkadzało. Spotykałyśmy się tylko w salonie i w kuchni. Tak naprawdę, a i tak kiedy się lata w normalnych warunkach, nie w czasie pandemii, to bardzo ciężko jest grać grafiki tak, żeby się jakoś regularnie widywać. Także nawet jeżeli jakoś niekoniecznie dobrze dogadujemy się z różnych powodów z naszymi współlokatorami, to nie jest to aż tak kłopotliwe ze względu na to, że po prostu rzadko się widujemy i często się mijamy. Tak jak wspomniałam, każda z nas, ponieważ mieszkanie dzieliło się z osobami tej samej płci, każda z nas miała swój własny pokój, taką sypialnię. Nie wiem metrażowo jaki to był rozmiar, ale naprawdę był całkiem spory. Miałyśmy w każdym pokoju jedno takie duże podwójne łóżko, to był w ogóle king size, także naprawdę ogromne. Ogromną szafę, biurko i lusterko, także wyposażenie było takie minimalne, ale było zupełnie wystarczające jak na to, ile i tak czasu spędzałyśmy właśnie w tym pokoju. W pokoju była również łazienka, w której był prysznic, toaleta, umywalka, także wszystko co potrzeba. Na zewnątrz, w tych częściach wspólnych znajdowało się takie małe pomieszczenie, gdzie stała pralka, była oczywiście wspólna kuchnia i wspólny salon. Salon był również bardzo duży i bardzo przestronny i on składał się z takich jakby dwóch segmentów, to znaczy w jednym miejscu była taka strefa wypoczynkowa, nazwijmy to, z kanapami, z takim stolikiem kawowym, a w drugiej części był stół, taki jadalny, duży stół, gdzie można sobie było usiąść i zjeść. Także te mieszkania były naprawdę bardzo komfortowe, nawet jeżeli się je z kimś dzieliło. Zupełnie to nie przeszkadzało, było wystarczająco miejsca, nie wchodziłyśmy sobie w drogę z dziewczynami. Ja akurat mieszkałam z dziewczynami z Czech i z Rosji, tak więc te różnice kulturowe u nas nie były może jakieś duże. Być może trochę gorzej wygląda sprawa, kiedy mieszka się z kimś naprawdę takim odrębnym kulturowo od nas, gdzie zupełnie inaczej postrzegamy pewne rzeczy. Natomiast ja nie miałam absolutnie żadnego problemu ze swoimi współlokatorkami. W pierwszym mieszkaniu dzieliłam mieszkanie ze Szwedką, także również byłyśmy obie Europejkami, również ta kultura była podobna, ale tak jak wspomniałam na początku, to mieszkanie, kiedy coś nam nie odpowiada, po 3 miesiącach można zmienić i tak co każde 3 miesiące, to znaczy kiedy ja się przeniosłam do drugiego mieszkania, za kolejne 3 miesiące mogłam się znowu przeprowadzić do innego i tak w kółko. To było wolne od wszelkich opłat i właśnie jeżeli chodzi o opłaty, to rachunki również były opłacane, to znaczy mieliśmy opłacane mieszkanie, prąd, gaz, wodę, wszystkie takie podstawowe rzeczy. Tak naprawdę jedyna rzecz, za którą musiałyśmy sobie same płacić, to był internet i telewizja, jeżeli chciałyśmy. My akurat telewizji nie miałyśmy, ale za internet miała po prostu jedna dziewczyna w naszym mieszkaniu założony na siebie i my płaciłyśmy jej 1/3, we 3 się po prostu składałyśmy tak, że każdej wychodziło po tyle samo pieniędzy co miesiąc. Internet swoją drogą był tam bardzo drogi, bo tak jak u nas się płaci, nie wiem, 70-80 zł za jakiś, wiecie, pakiet z telewizją i jeszcze z telefonem stacjonarnym, jeżeli ktoś do tej pory ma, tak tam 300-400 zł to był sam internet. Także naprawdę te koszty były ogromne, więc wychodziło nam ponad 100 zł na osobę miesięcznie za ten internet, ale no to był, tak jak mówię, jedyny koszt, jaki musiałyśmy ponosić poza jedzeniem, ponieważ wszystkie inne rachunki były opłacane. Ponadto do każdego mieszkania służbowego podjeżdża właśnie ten shuttle bus, który wozi nas na lotnisko, tak więc dojazdy do pracy i z pracy mieliśmy właściwie wszyscy zapewnione, także tym też się nie musieliśmy martwić. Także to również było duże ułatwienie i te wszystkie rzeczy wpływają na to, że chyba większość nowych osób decyduje się właśnie na to zakwaterowanie służbowe, które zapewnia linia. Natomiast wiążą się oczywiście z tym pewne ograniczenia. Każdy z tych budynków jest strzeżony, to znaczy na dole siedzi ochrona i wchodząc do budynku każda obca osoba musi się wylegitymować. To znaczy, jeżeli chodzi na przykład o odwiedziny, tak
między załogą nie było najmniejszego problemu, bo wystarczyło pokazać legitymację służbową albo podać swój numer pracowniczy. Ochrona tam wpisywała, że jesteśmy gośćmi i mogliśmy zostać jak długo chcieliśmy. Mogliśmy tam nawet mieszkać niemalże i nie było absolutnie żadnego problemu, nie było żadnych, wiecie, godzin policyjnych, w czasie których trzeba było wychodzić. Inaczej trochę sprawa wyglądała, jeżeli chcieliśmy zaprosić kogoś z zewnątrz, to znaczy jakiegoś gościa zaprosić do siebie, który nie był załogą, nie pracował jako personel pokładowy. Wtedy taka osoba musiała się wylegitymować, pokazać swój paszport i taka osoba mogła zostać w naszym zakwaterowaniu wyłącznie do pierwszej w nocy. Po pierwszej w nocy, jeżeli ktoś nie wyszedł z tego pokoju, nie odmeldował się na dole na portierni, to ochrona przychodziła do pokoju i po prostu wypraszała tą osobę. Tak więc tutaj już były duże ograniczenia, ale była oczywiście możliwość zapraszania znajomych na taki pobyt, to znaczy na dłuższy czas niż na jeden dzień czy parę godzin. Można było zaprosić rodziców czy przyjaciół, na przykład z Polski, żeby właśnie przyjechali do nas na parę dni czy na tydzień w odwiedziny. Tylko trzeba było wcześniej zaaplikować na takiej naszej oficjalnej stronie o właśnie długi pobyt jakiegoś naszego gościa. Oczywiście firma to akceptowała, zazwyczaj bez żadnego problemu, trzeba było po prostu podać, kto to jest, ile będzie zostawał, od kiedy do kiedy mniej więcej. Na początku, kiedy dołączyłam, była jeszcze taka zasada, że trzeba było uzyskać zgodę swoich współlokatorów. Jeżeli ktoś się nie dogadywał ze swoim współlokatorem, to mogło to stanowić jakiś problem, ale bardzo szybko, kiedy ja dołączyłam, znieśli tę zasadę. Być może właśnie z tego powodu. Ta zgoda współlokatora nie była już wymagana, tak więc nie było możliwości, że ktoś, nie wiem, złośliwie zablokuje nam możliwość odwiedzenia przez naszych rodziców czy kogoś bliskiego. I to również miało swoje ograniczenie, ponieważ maksymalnie w roku można było kogoś zaprosić na 30 dni. To znaczy, to mogły być różne osoby, ale taka pula tych dni, kiedy ktoś mógł u nas się zatrzymać, to właśnie było 30 dni na rok. Tak więc, nie wiem, mogli przyjechać rodzice na tydzień, jacyś znajomi na tydzień, ktoś tam na tydzień, ale nie mogło to przekraczać właśnie 30 dni. I jeśli chodzi o najbliższą rodzinę, to akurat w mojej linii lotniczej nie było tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o płeć. To znaczy, tata mógł przyjechać brat, mógł przyjechać wujek, mógł przyjechać kuzyn i to nie stanowiło żadnego problemu. Problem pojawiał się w momencie, kiedy chcieliśmy zaprosić kogoś, kto jest z nami niespokrewniony, a jest przeciwnej płci do naszej. To znaczy na przykład nasz chłopak albo nasz narzeczony, ktoś, kto formalnie nie jest naszym małżonkiem, albo po prostu nasz przyjaciel. I oficjalnie nie było to możliwe. Natomiast i z tym załoga sobie radziła i no to zdarzało się nagminnie. To w ogóle nie był problem, żeby tę zasadę obejść, ponieważ każdy wpisywał na przykład swojego chłopaka, czy swojego narzeczonego, czy nie wiem, nawet przyjaciela po prostu. Wpisywało się go jako kuzyna. I nikt tego nie sprawdzał, nikt tego w żaden sposób nie weryfikował. Więc cała załoga dokładnie w ten sposób obchodziła te zasady i to też nie słyszałam, żeby kiedykolwiek dla kogoś było jakimś problemem. Oczywiście ochrona też no, nie jest głupia, tak? Więc oni też wiedzieli, że to nie jest nasz kuzyn. Kiedy na przykład, nie wiem, szliśmy z kimś za rękę albo coś, tylko dobrze wiedzieli, że to jest na przykład nasz chłopak. Ale oni, no wiadomo, to też są ludzie, tak? Więc nikt z tego nie robił problemów i taka możliwość była. Nieoficjalnie, ale dało się to zrobić. Także naprawdę cała ta kwestia odwiedzin nie była jakaś straszna. To wszystko dało się obejść. Kończąc już ten wątek zakwaterowania na koszt firmy, jeszcze taka jedna kwestia przychodzi mi do głowy, a mianowicie to, że w mojej linii nie było żadnej godziny policyjnej. To znaczy my mogliśmy dowolnie wychodzić i wracać do zakwaterowania, kiedy chcieliśmy. Nie musieliśmy się na przykład meldować, nie wiem, maksymalnie do trzeciej, tak jak jest w innych liniach lotniczych na Bliskim Wschodzie, tylko mogliśmy wychodzić na całą noc, mogliśmy nocować u kogoś innego i to też absolutnie nie był żaden problem. Dużo dziewczyn też robiło tak, dziewczyn i myślę, że chłopaków też, że na przykład kiedy jedna osoba w związku pracowała w Emirates, a druga poza, to ta jedna osoba, mimo że oficjalnie mieszkała w zakwaterowaniu Emirates, to tak naprawdę na przykład większość czasu spędzała u swojego chłopaka czy dziewczyny w mieszkaniu gdzieś tam prywatnym i to mieszkanie w Emirates stało puste, albo po prostu współlokatorka mieszkała niemalże sama, bo tej drugiej osoby nie było zazwyczaj w domu. Także tak też się robiło i nikt tego nie sprawdzał, tak jak mówię, nie było żadnej godziny policyjnej, więc naprawdę, akurat jeżeli chodzi o tę linię lotniczą, to ona była naprawdę bardzo taka liberalna i nie ingerowała za bardzo w życie prywatne swoich pracowników, tak jak to się czasem zdarza i tak jak się też dużo słyszy, bo myślę, że wiele osób ma właśnie obawy przed podjęciem tej pracy właśnie ze względu na takie ograniczenia. Tak więc mówię Wam, że akurat w tej linii, w której ja pracowałam, takich ograniczeń za bardzo nie ma. A jeśli chodzi o możliwość mieszkania poza zakwaterowaniem, to taka możliwość istnieje, natomiast ta możliwość jest dostępna tylko dla osób będących małżeństwem. To znaczy, jeżeli na przykład w trakcie pracy wyjdziemy za mąż albo ożenimy się, to możemy zaaplikować o mieszkanie poza zakwaterowaniem służbowym, żeby mieszkać ze swoim mężem gdzieś tam po prostu na zewnątrz. I taka możliwość jak najbardziej istnieje. Firma się do tego przychyli i dostaniemy allowance, tak zwany, taki po prostu dodatek do mieszkania. Czyli po prostu mniej więcej tę sumę, którą płaci się za nas rocznie w mieszkaniu służbowym, dostajemy jakby do ręki, żeby pokryć koszty swojego mieszkania gdzieś tam na zewnątrz. Z tego co wiem, to ten allowance wynosi chyba około 40 tysięcy złotych na rok albo 45 tysięcy złotych na rok, jakoś tak. I jeżeli się doda do tego dwie osoby, to znaczy jeżeli druga osoba też wnosi coś do tej puli, to spokojnie można znaleźć naprawdę fajne mieszkanie na wynajem za te, nie wiem, 50-60 tysięcy złotych rocznie. Także naprawdę można sobie fajnie mieszkać w fajnej dzielnicy, w naprawdę fajnym, dużym mieszkaniu. Także to jak najbardziej jest możliwe. No tylko, że tutaj problemem jest to, że przede wszystkim trzeba być w związku małżeńskim. I tutaj również załoga obchodziła to w taki sposób, że wiele osób wyjeżdżało na Seszele wziąć ślub, pobrać się na przykład z jakimś przyjacielem, znajomym, z kimś takim po prostu, kto również chciał mieszkać osobno.
trudno, ponieważ ten ślub na Seszelach jest taki względnie bezpieczny, z tego względu, że on w większości krajów w ogóle nie jest uznawany, natomiast uznaje się go w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tak więc jeżeli przedstawi się taki dokument właśnie tam, to można się ubiegać o ten allowance i można mieszkać poza zakwaterowaniem służbowym i wiem, że wiele osób tak robiło, także to też jest jakaś opcja dla takich naprawdę już zdeterminowanych, żeby się wyprowadzić. Natomiast ma to swoje ograniczenia w tym sensie, że oczywiście nie mamy już tego transportu do i z pracy. Oczywiście możemy się podpinać pod transport, wiecie, iść do najbliższego budynku, czekać na ten autobus, ale to już nie jest na tyle wygodne, więc trzeba się martwić o własny dojazd. Oczywiście jeśli ktoś ma swój samochód, to nie jest to żaden problem, natomiast jeżeli ktoś go nie ma albo w ogóle nie ma na przykład prawa jazdy, no to już może być dosyć kłopotliwe, bo te loty są dosyć często i są o najróżniejszych godzinach, tak więc transport publiczny też nie zawsze wchodzi w grę, więc trzeba jednak brać te taksówki i wydawać po prostu na to sporo pieniędzy. Też z tego co wiem jest jakiś dodatek właśnie do transportu. Nie wiem jaka to jest kwota, ponieważ nigdy się tym nie interesowałam, ale wiem, że też można do tej puli tych pieniędzy na mieszkanie ubiegać się o jakiś dodatek właśnie do transportu do pracy. Także generalnie nie jest źle, jak sami widzicie i takie mieszkanie osobno na pewno ma swoje plusy. No i jeżeli mieszkamy sami, to oczywiście nie ma już tych ograniczeń co do liczby dni odwiedzin w roku, co do jakichś godzin policyjnych, osób, które przychodzą do nas na chwilę. Możemy sobie mieć znajomych i gości, kiedy chcemy. No ale jednak minusem jest to, że trzeba się martwić o te rachunki, trzeba pamiętać, żeby to wszystko opłacić na czas. Ja nie wiem do końca, jakie to są koszty, jak wyglądają te rachunki miesięczne, ponieważ, no tak jak wspomniałam, ja mieszkam w tym zakwaterowaniu służbowym, ale myślę, że skoro sam internet miesięcznie kosztuje około 400 zł, to te rachunki wcale nie są małe. Także obie formy zakwaterowania mają swoje plusy i minusy, no ale fajne jest to, że jeżeli nie mamy to ze sobą zrobić, nie mamy z kim zamieszkać, to jednak firma bierze nas pod opiekę, wszystko opłaca i wszystko nam zapewnia. Także naprawdę wyjeżdżając z Polski, akurat tym się zupełnie nie martwiłam. Po prostu jechałam na gotowe. Na lotnisku spotkałam się z przedstawicielami firmy, którzy wyszedł dali mi pieniądze, taką wypłatę, która była wypłacana z góry, żebym mogła przeżyć te pierwsze miesiące, dopóki nie dostanę swojej pierwszej wypłaty na własne konto. Po drugie zapewnili mi oczywiście transport z lotniska już do mojego zakwaterowania. Po trzecie już na miejscu ochrona przekazała mi klucze, wpisała mnie tam do systemu i tak dalej i dostałam swoje mieszkanie. Także naprawdę pod tym względem nie musiałam się kompletnie niczym martwić, bo sama ta wyprowadzka była już, jak można sobie wyobrazić, ogromnym stresem, bo to była olbrzymia zmiana. No ale tak jak mówię, naprawdę firma bardzo dużo ułatwia i naprawdę nie jest to aż tak trudne i tak niemożliwe, jak mogłoby się wydawać. Okej, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o temat zakwaterowania. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania do tego tematu albo chcielibyście, żebym coś jeszcze rozwinęła, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, postaram się na wszystko na bieżąco odpowiadać. Widzimy się w sobotę już z powrotem w książkowym filmie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!